Cześć widzowie. Podczas rozwijania załogi trafiło mi się całkiem interesujące starcie z tym oto graczem z klanu Eregd. Zwróćcie uwagę na ostatnią literę, to nie są oryginalne Erekty, to jest Bukencem i resztą. Niemniej gościu też był dobry. No to zaczynamy. Lecę sobie japońskim BFM E7. Moją przewagą nad Radiano 2001 jest szybkość, wznoszenie się i retencja energii. Ja zauważyłem, że on nam próbuje się z krajem mapy wspiąć, więc go przypilnowałem. I mój pierwszy atak to tylko tak dla postraszenia, żeby go spędzić na dół. Nawet się tam nie starałem jakoś mocniej go zaatakować. A przeciwnik cały ten pułap, który łapał od początku meczu, stracił. Natomiast Reggiano 2001 aż tak dobrze się nie wspina, żeby to nie było dla niego problemem. No i teraz pozostaje mi go tylko cisnąć do gleby i spróbuję zdążyć, zanim on tam doleci do tej wody. No ale na szczęście widzę, zawrócił i tutaj się chce ganiać. No to proszę cię bardzo. Tutaj ładny przeciwnik wykonuje splitesa i mi się wybija sprzed ataku. A ja tu też nie starałem się jakoś specjalnie mocno go trafić, tylko na razie na postraszenie i wypalenie energii liczyłem. No i proszę. Nabrałem prędkości, dzięki dobrej retencji energii BF-a odzyskuję pułap, no i się przygotowuję powolutku do kolejnego ataku. Przeciwnik natomiast robi rzecz mądrą, bo utrzymuje jakiś kilometr wysokości nad gruntem, dzięki czemu w razie potrzeby może spokojnie robić splitesa. Tutaj już miałem trochę okazji do postrzelania, ale też nie starałem się długo. Popatrzcie, co się dzieje. Radiano 2001, podobnie jak Zero, jest w stanie wrócić na tyle szybko, że jest w stanie wsiąść na atakujący w stylu Boomerzoom samolot, dlatego ja mu się tu muszę wywijać. No ale nie ma bata, byłem od Reggiano szybszy, no więc w końcu mu z zasięgu działek uciekłem i teraz wykorzystuję lepsze wspinanie się, żeby trochę pułapu odzyskać do kolejnego ataku. Tutaj mnie próbował znienacka sieknąć z daleka, coś tam drasnął, ale nie groźnie. Niemniej taka zabawa, że ja będę na niego spadał z góry, on będzie robił splitesa i uciekał, może trwać właściwie do końca meczu. Ale zauważyłem, co on robi. Robi mianowicie splitesa, a później przechodzi pętlą Wimmelmana i chce mi wsiąść na ogon. No, okej, okay, takie coś działa, ale ma wadę w postaci tego, że wypala energię. Więc tutaj miałem kolejny plan na to, żeby na przeciwnika wsiąść. Ale jeszcze chwilkę, trzeba go jeszcze trochę z tej energii wypalić, żeby mój plan się udał. Tutaj słyszę, że strzela z daleka, więc lekkimi manewrami unikam jego strzału. Dobra, jak się zniosłem nad niego, no to kolejny atak. Tutaj nie cisnąłem wepa, bo będę go potrzebował lada moment. Ostrzał taki, żeby trochę przeciwnika zdeprymować. I oto co robię. Zaczynam go wciągać na climbing spiral. Reggiano nie jest w najlepszym miejscu do takiego manewru, ale mimo wszystko próbuję odpowiednim manewrowaniem lotkami i sterem wysokości, żeby utrzymać właściwy kąt wspinania się. Jeżeli zmaszczę chociaż na sekundkę, no to do Reggiano nie dojdzie. Odpaliłem klapę do lądowania, no i jeszcze go wyciąga. Przeciwnik też się, widzę, zorientował, co ja robię,
bo ja przed sekundką chciałem już na niego spadać, ale zrezygnowałem z tego zamiaru, jak widzę, że on jeszcze nadrapuje w górę. Dlatego okazuje się, że jeszcze go trzeba trochę wyciągnąć. O, i dopiero w tym momencie można na niego nawrócić. A tak wyglądało to z perspektywy przeciwnika. Mam przewagę pułapu i tutaj się już zbliżam, żeby zaatakować w stylu Buen Zoom. Przeciwnik odpowiada na to nurkiem. Ja go tam chwileczkę popłoszyłem, żeby przynurkował bardziej do ziemi. On tu myśli, że ja na niego wsiadam i się wywija. Gdy tymczasem to był tylko blef z mojej strony. On to zauważył, lot wyrównał, ale co stracił pułapu, no to stracił. Ja z kolei podchodzę już do kolejnego ataku, tym razem tak bardziej na serio. A przeciwnik odpowiada płciutkim nurkiem, który powoduje, że zyskuje nieco prędkości. Tutaj niepotrzebnie zakręcił. Powinien uciekać cały czas po prostej. Miałby zawsze tam zapasik pułapu nad tą wodą, żeby w razie czego zejść. Tutaj widzi, że ja będę wchodził, więc robi splitesa i nurkuje pode mnie. A jak zanurkował, przechodzi Immelmanem, mając nadzieję na to, że znienacka mi siądzie na grzbiet. Tyle tylko, że ja tą sztuczkę to znam. I znów jego radziano straciło prędkość, więc ratuje się płciuteńkim nurkiem, gdy tymczasem ja się upozycjonowałem za ogonem i podchodzę do kolejnego ataku. I podobna sytuacja, przeciwnik robi splitesa, następnie Immelmana, no i zrobił to na tyle szybko, że był w stanie wyjść na pozycję strzelecką. Żebym nie umiał robić uników, no to by mnie pewnie spizgał. No tutaj ładnie zgadł, gdzie mniej więcej strzelać, ale nie zrobił mi nic więcej poza spowodowaniem wycieku paliwa. No i znowu zabawa w ganianego. Splites. Chciał przeciwnik tak jakby na czołówkę wyciągnąć. Tutaj widziałem, że znów jest dość blisko, więc tym razem ja trochę przynurkowałem, żeby zyskać łyczek energii. A jak od niego odskoczyłem, to znów się wznoszę. Tym razem wiem, że on tam z daleka będzie próbował strzelać, więc jak usłyszałem odgłosy palby z karabinów, to robiłem unik. I dzięki temu nawet nie był już w stanie mnie drasnąć. Takie. O kurczę, się kamera zrypała. Gdzie ja jestem? Tutaj. Kamera się trochę zrypała, przepraszam. Dobra, trochę go tak próbowałem postraszyć. Czy to tutaj już przechodzę w Climbing Spiral? Tak. No i uznałem, że w tym momencie jest już dobry moment na to, żeby go na Climbing Spiral wyciągać. Ponieważ Rodziano wznosi się dużo gorzej od mojego BF-a, to nie jest w stanie
dociągnąć na kółko i we mnie trafić. Ale jest niebezpiecznie blisko, że ten margines bezpieczeństwa jest minimalny. Tutaj wstępnie myślałem, że już można na niego spadać, ale przeciwnik nadal ciągnął w górę, więc ja jeszcze chwilkę samolot podtrzymałem w climbing spiral i dopiero teraz zacząłem nawracać. No i krótka celna seria w takich okolicznościach powoduje, że Bluff 777 zostaje spizgany. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!